Tam. Deseperowanie cząstek ferromagnetycznych nie działa, więc nie ma najmniejszego sensu stosować je. Tak? Jesteście tego pewni? To zobaczcie, jak wygląda to na fragmencie instalacji przeźroczystej. W środku instalacji fruwają właśnie takie cząsteczki ferromagnetyczne. Dla zobrazowania efektu przesunąłem je magnesem w jedno miejsce. I choć wygląda naprawdę efektownie, jest zabójcą na naszej instalacji i dla wszystkich urządzeń w niej zawartych. No dobra, to jak już się nazbierało tego dużo, włączymy pompę obiegową. Zobaczcie, ile tego tam jest. Teraz to dopiero to się wszystko wzburzyło i przepływa po całej instalacji. Do jednego z separatorów włożę wkład z tymi magnesami neodymowymi. No i zobaczcie, co się dzieje. Nie, to nie jest żaden cud. Tak właśnie działa separator magnetyczny.